Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jest obecnie największą uczelnią wyższą we wschodniej części Polski. Na jego 11 wydziałach kształci się niemal 25 tysięcy studentów. Miasteczko uniwersyteckie, wokół którego toczy się zasadnicza część lubelskiego życia akademickiego, na trwałe już wrosło w przestrzeń miasta. Uczelnia nieustannie się rozwija, otwiera nowe kierunki studiów i prowadzi innowacyjne badania w wielu dziedzinach. Jednocześnie inwestuje w infrastrukturę, wiedząc, że bez odpowiedniego zaplecza i warunków pracy nie może być mowy o konkurowaniu z innymi ośrodkami. Niech za przykłady inwestycji z ostatnich lat posłużą tu jedynie nowy budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz gruntownie odnowione Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka. Początki uniwersytetu były jednak znacznie mniej optymistyczne. Dlaczego Lublin? No po pierwsze, Lublin jest w tym momencie stolicą, jest miastem, pierwszym wielkim miastem wyzwolonym przez Armię Czerwoną i to już powoduje sytuację, której tutaj Związek Radziecki, komuniści polscy, ale już, ponieważ właściwie okres lubelski, to trzeba jasno powiedzieć, to jest w zasadzie wszystko sterowane czy decydowane przez Moskwę. A więc powiedział, logistycznie, słusznie uważają, że w Lublinie należałoby dokonać pewnych działań, które w jakiejś mierze będą legitymizowały to, co jest napisane w manifestie PKWN. Pamiętajcie, że w manifestie PKWN jest napisane o tym, że będzie, nazwijmy to, rewolucja edukacyjna, tak bym to określił, czyli powszechny dostęp do edukacji. No więc idea powołania uniwersytetu, który byłby tak jak jego dewiza, prawda, że nauka w służbie ludu, ta jego pierwsza dewiza naszego uniwersytetu, ta idea powinna się jak najszybciej zmaterializować po to, by uwiarygodnić tych, którzy w zasadzie przecież nie mają żadnej legitymacji, nie mają sympatii społecznej, są w pełni izolowani, no ale mają Armię Czerwoną, mają logistyczne, potężne wsparcie strony Związku Radzieckiego, więc mogą coś takiego robić. Idea uniwersytetu, czyli realizacji tego, co jest zapowiadane w manifestie PKWN. Ale drugi moment, to w Lublinie jest KUL. KUL, którego rektor zwraca się już w sierpniu do władz PKWN-owskich, w zasadzie do władz sowieckich i uzyskuje zgodę na to, by nastąpiło otwarcie tej uczelni ponowne. To zresztą jest paradoksalne, wbrew stanowisku delegatury rządu na kraj, rządowi Rzeczpospolitej w Londynie. I te działanie ma charakter taktyczny, ta zgoda ma charakter taktyczny. Władza w tym momencie chce pokazać, ta nowa władza, że ona nie walczy z Kościołem, że ona w ogóle jest przyjazna tej Polsce i demokratycznej. Natomiast zdaje się sprawę w konsekwencji, że będzie kiedyś konfrontacja z KUL-em i ja to nazywam przeciwwaga dla KUL-u już powinna istnieć. Więc Lublin ma ten drugi ważny moment, że z jednej strony legitymizuje to hasło o dostępie do oświaty, a z drugiej strony stwarza się instytucję, uniwersytet świecki, państwowy, który w zamierzeniu rządzących ma być przeciwwagą dla KUL-u, bo przecież w perspektywie nie widziano roli Kościoła i katolickiej uczelni jako istotnej z punktu widzenia budowy tego, co nazywano budową socjalizmu, w praktyce budową komunizmu w Polsce. Tutaj na wiecach przedwyborczych w sposób taki brutalny agitowano za tak zwanym blokiem demokratycznym. No i studenci się przeciwstawili. Zaczęły się w związku z tym wystąpienia, demonstracje, aresztowania studentów. No i właśnie wtedy zachował się znakomicie rabbe, który stanął po stronie studentów. Rabbe po prostu, mimo że był przecież, był członkiem centralnych władz PPS, był ambasadorem w Moskwie w międzyczasie, no i był człowiekiem rządzących, jednak stanął na wysokości zadania, że idea demokracji jest wyższa i ważniejsza niż takie rzeczy, które się tam działy, to znaczy doraźne korzyści w walce o władzę. Prace nad stworzeniem uniwersytetu rozpoczęły się jeszcze przed jego oficjalnym powołaniem. Już latem 1944 roku w prasie ukazały się ogłoszenia zachęcające naukowców do zgłaszania się do nowo powstającej szkoły wyższej. Resort oświaty wzywa profesorów, docentów, asystentów wyższych uczelni wszelkiego rodzaju oraz instytutów naukowych polskich i zagranicznych przebywających w Lublinie do natychmiastowego zarejestrowania się w Wydziale Szkół Wyższych Resortu Oświaty w gmachu Muzeum przy ulicy Narutowicza 4.
Te same osoby przebywające na obszarach wyzwolonych poza Lublinem zachęca się zgłosić listownie pod wskazanym adresem. Efekt był bardzo szybki. Niebawem w Lublinie zebrała się znaczna grupa badaczy oczekująca na możliwość podjęcia pracy. Liczne zgłoszenia nadchodziły również pocztą. Do Wydziału Szkół Wyższych Resortu Oświaty w Lublinie. W związku z wezwaniem do zgłoszenia się byłych pracowników naukowych przesyłam dane o sobie. Sielecki Stanisław, urodzony w 1910 roku w Warszawie. Do września 1939 roku byłem kierownikiem laboratorium syntetycznego Fabryki Chemiczno-Farmaceutycznej A.P. Kowalski w Warszawie. We wrześniu 1939 na froncie. Od października 1939 do lipca 1940 roku pracowałem jako asystent przy Katedrze Chemii Organicznej w zakładach profesora Parnasa we Lwowie. W chwili obecnej kierownik apteki wojskowej. Pragnąłbym kontynuować pracę naukową i przyczynić się do szkolenia nowych kadr. Uniwersytet początkowo borykał się z wprost niewyobrażalnymi problemami materiałowymi. Brakowało dosłownie wszystkiego. Przede wszystkim budynków, w których mieściłyby się sale wykładowe, zakłady naukowe oraz przyszłe laboratoria. Kiedy przystąpiono do organizowania uczelni i rejestrowania przybywających do Lublina naukowców, profesor Rabbe przyjmował ich w maleńkim pokoiku w bibliotece Hieronima Łopacińskiego. W momencie oficjalnego powołania UMCS do życia przekazano mu do dyspozycji kilkanaście sal na dwóch piętrach nieczynnego jeszcze wówczas gimnazjum imienia Stanisława Staszica przy Alejach Racławickich. Ale budynek nadawał się jedynie do remontu. Warunki były na tyle fatalne, że pierwsze ogólne zebranie profesorów nowej uczelni zostało nazwane zgromadzeniem na beczkach, gdyż za krzesła służyły deski położone na beczkach z cementem. Gdy w listopadzie 1944 roku rozpoczęły się zajęcia, UMCS dysponował już pomieszczeniami w różnych punktach miasta. Ale ich ilość nie mogła zaspokoić potrzeb budującego się uniwersytetu. Zauważalna poprawa w tym względzie stała się widoczna dopiero w 1945 roku. Kiedy to uczelni udało się przejąć gmach dawnego gimnazjum Batorego przy ulicy Spokojnej, który został przeznaczony na potrzeby Wydziału Lekarskiego. Obecnie mieści się tam Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przejęto wówczas również budynek jesiwy w niemal nienaruszonym stanie. Co jednak istotniejsze, UMCS uzyskał w tym czasie stałą siedzibę dla rektoratu. A był to mianowicie dawny gmach rządu gubernialnego przy Placu Litewskim. Rzecz jasna, nie rozwiązało to wszystkich kłopotów lokalowych, ale przynajmniej umożliwiło uniwersytetowi pracę. Prawdziwym przełomem w tej kwestii stało się dopiero przekazanie mu przez władze miasta dużej działki w zachodniej części Lublina. Od tej pory całe budownictwo obiektów uczelnianych skoncentrowało się właśnie w tym miejscu, co z czasem doprowadziło do powstania miasteczka akademickiego. Jesteśmy w Lublinie. Przystąpiono tu do zakładania fundamentów pod domy akademickie oraz nowe zakłady fizyki i chemii Uniwersytetu imienia Marii Curie-Sklodowskiej. Na uroczystości przybył minister oświaty Stanisław Strzeszewski oraz siostra Marii Curie-Sklodowskiej Helena Szalejowa. Założony 5 lat temu Uniwersytet w Lublinie umożliwił wyższe studia tysięcznym rzeszom młodzieży robotniczej i chłopskiej. Uczelnię lubelską powołał do życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Uniwersytet imienia Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, pierwsza wyższa uczelnia Polski Ludowej powołana do życia jeszcze w czasie wojny. Dziś to jeden z czołowych w Polsce ośrodków znany ze swych osiągnięć we wszystkich dziedzinach nauki. Profesor Kubicki kieruje pracami Katedry Chemii Nieorganicznej. Przy oscylopolarografie doktorzy Matysik i Dąbkowska. Analiza krzywej czystego roztworu uranu. Katedra Mikrobiologii Ogólnej.
Przez 20 lat uczelnia wykształciła ponad 5 tysięcy absolwentów, pochodzących przede wszystkim ze wschodnich rejonów kraju i tu przeważnie podejmujących pracę zawodową. Wydział Fizyki. Doświadczenia prowadzi profesor Żuk. Uniwersytet ma także poważny dorobek wydawniczy. Kolejnemu posiedzeniu redakcyjnemu Roczników Lubelskich przewodniczy rektor profesor Grzegorz Zajdler. Wydawane w Lublinie Annales docierają do instytucji naukowych w 72 krajach na zasadzie wzajemnej wymiany. Uroczysta inauguracja 21 roku akademickiego. Przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab wziął udział w obchodach jubileuszowych. Wysokie odznaczenia dla rektora i profesorów. Przybyli także goście z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich. W lubelskim miasteczku akademickim stanął pomnik patronki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Gluta Mariana Koniecznego. 20 lat. W porównaniu z tradycjami innych uczelni krótki to okres, ale wykorzystany w Lublinie najpełniej jak tylko można. Miała także w tych dniach swoje święto młodzież akademicka. Nie juvenalia, lecz kozienalia, zgodnie z herbem miasta, które bez obawy powierzyło studentom swoje klucze i honor. Do tych postulatów może się śmiało przyłączyć cała Polska. Lubelskim żakom życzymy, aby równie dobrze jak zabawa szła im nauka w następnym dwudziestoleciu.